Hej! Witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna, to jest kolejny odcinek Shady Part of Me. Zbliżamy się już właściwie do końca gry. Moje niezdecydowanie. Jeżeli będę dziwnie brzmieć, to wybaczcie, ale mój głos coś dzisiaj tak... Please don't leave me here. Nie, mój głos dzisiaj nie domaga trochę. Nie zostawiaj mnie tutaj. A, bo wy... W sumie już spadliśmy ostatnio. Prawda? Tak. Widocznie punkt zapisu jest wyżej. Tak naprawdę. Więc to już widzieliśmy. And if you look deeper, what do you see? If I look deeper. If I look deeper, I see everything. Where I am, what I should do to get out. Mówią już w unisono tam. Follow my voice. Idź dalej. No taki mam zamiar generalnie. Nie oddalaj się za bardzo, już, bo ja szukam kolibrów. Patrząc, jak kiepsko mi poszło wcześniej. Tu jesteś. Trust me. We leave the fear outside. It can't get to us here. I'll find the exit. I believe in this. Trust me. Kurczę, one teraz naprawdę mówią razem, po prostu w tym samym momencie mają, nagle mają ten sam głos. Czyli można powiedzieć, że zaczęły się wreszcie dogadywać. Dobra, no to już tutaj coś tu... Aha, dobra. Najpierw musimy wskoczyć tu. Wtedy musimy zrobić tak. Teraz tak. O, nie tak. Na pewno i zdecydowanie nie aż tak. Zapewne tak. To już wystarczy, żebym mogła przeskoczyć przez te... Nie, cofnij proszę mnie. Nie, dobra. Tu trzeba coś więcej nakombinować. No właśnie tak myślałam, że tak to się skończy. Zrobię tak. I tak. I tak. No to nadal... Nie. Ja chcę zobaczyć, jak blisko krawędzi jestem w stanie podejść. Nie tak. Czyli nie, czyli to nie był dobry pomysł. To naprawdę nie wystarczy, no nie... Tak, tylko że jakby i tak... Aha. Aj. Dziewczynkę mi zgniotło. Ja tylko, że ja tu jakby teraz stąd nie jestem w stanie skoczyć tam. A cicho, a jakbym jeszcze tak zrobiła. Wydaje mi się, że ja kombinowałam za dużo, ale sami widzieliście, że próbowałam wskoczyć. Wcześniej przeskoczyć tą winorośl. Ja to nazywam winoroślą, to w ogóle ma kolce. Winorośle nie mają kolców, prawda? To takie coś z kolcami, ja nie byłam w stanie tego przeskoczyć. Spoko, musicie odegrać swoje wyjście. Fajnie. Tak. A ja muszę wam w tym pomóc. Ogólnie tak jest, nie? Bo jakby... Jakby to jest moje zadanie im pomóc. Myślę, że musiałabym najpierw w ogóle dowiedzieć się... Będziemy się mogły wydostać. Bardzo się wysilę. Dobra, czy to... Wow,
To działa za wolno. To chyba nie bardzo. A jakbym... Okej, chciałam coś zobaczyć. A jakbym zrobiła tak, tak. Ha! Widzicie? Dobrze, dobrze na to wpadłam, a ja? Dobra, to było, no, to trzeba było pomyśleć, no, tak, znaczy tu wszędzie trzeba myśleć. Spoko, fajnie, bo widać, że one się wreszcie dogadują i wreszcie są jedną drużyną. Więc może dziewczynka wreszcie jakoś się pogadza ze swoją wewnętrzną osobowością? Let me do the work. I will lead us outside. Nie wiem, czy ja do czegokolwiek to potrzebuję. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak najadę tu. Tak, ale jakby to... Nie, to tak nie działa. Tylko średnio mam pomysł. Co? Myślałam, że można może... Można. Wydaje mi się, że można, ale trzeba to zrobić tak. Ach! Dobra, do czegoś już doszłam. A, ale jakby... Nie, cofnijcie mi to. Aha, ale teraz tutaj to nie zadziała. Powinnam być w drugą stronę? Albo zostać tu. A? Stay attentive. Nie, myślę, że ja kombinuję dobrze, nie? Jest jeden problem. Ja uważam, że ja powinna być w drugą stronę. To znaczy, ja powinnam po prostu stać po drugiej stronie tego... Chociaż nie. A może jednak nie, kurczę? Może jednak wcale nie. Ha. A jednak. Wiecie, pomyślałam, że będę musiała stać po drugiej, ale nie. W sumie jakbym stała po drugiej stronie, w ogóle nie wiem, czy mogłabym to zrobić, to prawdopodobnie nie mogłabym potem skoczyć tam. Wyjście jest blisko. To coś, czego szukaliśmy. Ale tu jest skrzynka. Ale kolibrów nie ma. Oczywiście. No po co? Po co nam kolibry? Czy gdzieś się dało sprawdzać, prawda? Tu jest kurczę 8 kolibrów. Czy żadnego jeszcze nie ma? To jest takie podejrzane. Naprawdę podejrzane. Ja idę zobaczyć, czy nie ma tu kolibrów. A dobra, no nie ma. Potem nagle walną 8, bo tak. Dobra, to może ja zobaczę w ogóle, co ja muszę tu wykombinować, bo ciężko teraz powiedzieć. Właśnie tu. Czyli to może jest dobre miejsce. Hmm.
Odgrywanie jest łatwe. Skoro tak twierdzisz, teraz prawdopodobnie potrzebuję iść po tamtą skrzynkę i zrobić coś nią. A, może ja teraz muszę te dwie skrzynki razem. To muszę przesunąć bardziej tu. I to powinno pomóc, znaczy to chyba nie wystarczy, chociaż o fu, na szczęście. Bałam się, że wiecie, że będę musiała jeszcze tam wrócić. Fajnie, fajnie, że robisz dla niej najwięcej. Kurczę, to jest takie teraz, takie aż dziwne, jak one tak gadają teraz razem, ale to chyba jest dobrze. O, patrzcie, teraz jest słowo z tych klocków act, czyli działaj. Dobra, nie pokonać się, nie potrzebujesz mnie. No dobra, no to ja myślę, że dziewczynka to w ogóle nic nie ma do roboty. A ja tutaj muszę lecieć zręcznościowo i od razu sobie nie poradziłam. Wow, to tak. Wow. Tak nie do końca tak chyba jak miało być, ale ważne, że się udało. Jak nie ma nic do bania się, to właściwie dobrze. O, tu jest koliber. Fajna miejscówka na kolibra. Chyba wiem, jak go zdobyć. Strach jest nigdzie. Akurat tego kolibra zdobycie było całkiem proste. Dobra, teraz pytanie za 100 punktów. Dokąd ja w ogóle mam się udać i co muszę zrobić? Co jest, jak klikniesz tu? Aha. Dobra. Dziewczynko. Myślę, że ty tu jesteś jeszcze potrzebna ogólnie, żeby to przesunąć. I... uwaga. Zrobić to w ten sposób. Tam tararam tam tam. I teraz trzeba cofnąć do tyłu. I w ten sposób. Ach, ja jestem genia. To jest taka gra, która... Słuchajcie. Łechta ego. Naprawdę taka łechtająca jego gra. Bo człowiek ma czasem takie, ale jestem genialny. Ale po prostu... O, mówię, ego idzie do sufitu, nie? O, ktoś pukał. O, fortepian. Spoko, fortepianu się jakoś tu nie spodziewałam. Puk, 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 puk. O, zamłamy. Onomatopeja. Ciężkie słowo. Onomatopeja. O, tam się dzieje jakieś przedstawienie. Wszyscy patrzą. To ciekawe. Well, let's see. Uj, ktoś umarł. No cóż, mamy nową aktorkę. Dzień dobry. Witam państwa. Śliczny przyjaciel, dobra zabawka. Uuu, tu są jakieś takie. B. A! Wow, pętaliśmy go! Tego się nie spodziewałam. Graj sama. No, powiem szczerze, że to mnie zaskoczyło. Śliczna zabawka, dobry przyjaciel.
Ale możemy wyjść na światło? Możemy wyjść na światło. W ogóle nadal nie wiem, które to jest B. And now, one last callback. To ciekawe, że jeszcze w ogóle na sam koniec dali jakąś nową mechanikę. Well, you've come a long way. Don't you think you're ready? Akt ostatni. To ciekawe, zrobiło się tu strasznie dużo teraz takich nietypowych rzeczy. To bym powiedziała tak szczerze. Teraz mamy tą scenę i teraz możemy opętywać tych martwych kolegów. Take your time. Step by step. We do not need to rush this. Co ciekawe już. Aha, ja go mogę użyć tylko raz. To znaczy, jak już opętam i puszczę, to nie mogę już wrócić do niego. W ogóle myślałam, czy coś jest napisane na tych klockach, ale ogólnie to nie widzę. To są kwiatki w ogóle. I'll fix this. Naprawisz to. Feel my might. I can make this work. Spoko, no to ja myślę, że my musimy tą dźwignię. Daj sobie zrobić krok. To zrobiło się bardzo dziwnie, jakby... Ja nie mówię tego w negatywnym sensie, ale w pozytywnym. Ja w ogóle się zaskoczyłam, że na sam koniec gry tu w ogóle jeszcze takie są... Znaczy, że tak, aż taka odmiana jakby jest, jest kolejna mechanika i wszystko. Idziemy dalej. We dream harder. Why do we stay here when we could just leave? No ciekawe, kurczę, jestem mega zaskoczona, ale mówię, no mega pozytywnie jestem zaskoczona. Mówię, ta gra mnie zaskakuje pozytywnie na każdym kroku. To jest w ogóle naprawdę fascynujące, że jakby od początku do końca, no jest jeszcze coś, co cię może zaskoczyć. Nie jest tak, że widzisz jedną mechanikę i wiecie, i ta jedna mechanika to jest po prostu użyta przez całą grę i tylko na tym się polega, tylko kurczę, jeszcze na sam koniec. A czemu ja tu nie mogę tak za bardzo? A to jest ciekawe. Bardzo ciekawe, bym powiedziała. Ach, nie. No kurczę, nie wiem. Dlaczego ja nie mogłam? Nie mogę tu się od... Nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat w tamtym miejscu nie mogę. Naprawdę ciekawe, bo jakby naprawdę tego nie rozumiem. Dlaczego tam nie mogę się zrobić... Nie mogę jakby wyjść z cienia, bo tam akurat mnie zabija, jakby... Dlaczego akurat tam mnie zabija, a w innych miejscach nie? Jaki to ma sens? Tego akurat nie ogarnęłam i trochę mi przykro z tego powodu. Dobra, tam poszła. Nie urosłam, nie poszłam, nie śniłam. Bo tam jest koliber, ale teraz to naprawdę nie wiem, jak go... Jak go w takim razie zebrać? Skoro tu mi nie pozwalają się... odmienić. Kurczę, a teraz mogę? Coś mi się w ogóle tu wydaje, że coś nie grało do końca. Że to nie powinno było tak być, bo jakby... No... To powinno było działać. A, no w ogóle ja... Ach. Wiecie,
przez to, że teraz te zagadki zrobiły się bardziej 3D, jest oczywiście trudniej. Ale no, z drugiej strony fajnie, bo nowe wyzwanie. A w ogóle tam jest widownia. Wcześniej nie zauważyłam tej widowni. Ślepa. Ślepa kobieta. Dobra. Tu muszę się wypuścić teraz. Tu myślę, że byłam za blisko tego. Ziemi. Teraz potrzebujemy zrobić to tak, żeby dziewczynka mogła wejść na łódkę, znaczy przynajmniej jakby skorzystać z łódki. Ja za szybko skoczyłam. Dobra, teraz ja muszę znowu tam wrócić. Taka w sumie głównie polegająca na tym, że trzeba się dużo cofać. Dobra. Teraz muszę uruchomić tą dźwignię. Znaczy, najpierw muszę wyjść z tego ciałka. Uruchomić tę dźwignię i jako dziewczynka iść razem z łódką. Zobaczcie, ta łódka ma cień papierowy, taki jak papierowa łódka, a nie tak jak wtedy, że prawdziwa. Jej! Pięknie. Udało się. She was afraid of the sun. She was afraid of judgment. Others will always be watching. I act. They watch. Let's give them a reason to watch. O, tu jest koliber. Tu już wygląda, że zebranie go będzie trochę trudniejsze. Najpierw się po prostu w ogóle rozglądam, gdzie co jest i co ewentualnie mogłoby. Pomóc. No to nie pomoże za bardzo. Ale to. O, koliber opadł. To ciekawe. O, my możemy. Ale on śmiesznie on tak głową. Że tam jest. Aha, zapominam, ciągle zapominam, że ona może. Że ona może chodzić po słońcu, jeżeli jest w tym całym. Ludkiem. Więc myślę, że trzeba właśnie dziewczynkę na tej. Skrzynce podstawić pod ptaka i teraz on opadnie. Ale jeszcze nie tu. Try to let go. No dobra. Cool, bra mamy. Ufam ci. Wydaje mi się, że wystarczy po prostu iść tutaj. Że to wszystko. I ja muszę się tu po prostu zmaterializować i to będzie koniec. To wydawało się strasznie skomplikowane, ale nie było. Tak naprawdę. You were afraid of the fire. You were afraid it would fade out. I will be the flame. I won't flicker anymore. I will look inside and I won't mind what I see. Okej, spoko. I know what we need to get out. No dobra, teraz myślę, że wreszcie. O właśnie, dziewczynka musi trochę pomóc nam. Bo my musimy przemieścić się w. Jestem ciekawa, czy to nawiązuje do tych lokacji, w których byliśmy wcześniej, bo to tak chyba trochę wygląda. Tak! Tak, bo to poprzednie to była ta pustynia, teraz to jest ten cały. Mojego ognia w środku. To jest ten cały, gdzie byliśmy, gdzie była ta tam, ta pieca i wszystko. No tak, to się tak, wiecie, to tak właśnie. Tak właśnie, wiecie. Ale nie widzę nigdzie kolibra. To ciekawe. No ale nie ma, to nie ma. To było pomylone. No właśnie, że to było. Tylko teraz pytanie, dziewczynka tu nie będzie mogła zostać. Czy jak zostawię tu tego,
właśnie. A, widzicie? Tak właśnie pomyślałam, że właśnie będzie tak, że ona... Jezu, brakuje mi słowa. Że właśnie jeżeli ja zostawię tego kolesia tam, na tym przycisku, to on tam zostanie. Proszę. Tylko teraz jeszcze musimy dziewczynkę doprowadzić tam. Czy jak teraz nacisnę tu, to coś się stanie? Nie. Aha, dobra. Dobra, po prostu. Okej. Nic skomplikowanego. Idę jak burza. Po prostu idę jak burza. Tam to już żadna gra tak bardzo nie, wiecie, nie poechta tego, że coś wreszcie udaje mi się rozwiązywać bez większych problemów. You didn't trust anyone to guide you. I'm sorry for not being better at listening. I don't mind. You're doing great now. Dobra, ja oczywiście standardowo najpierw się tu rozglądam, żeby zobaczyć, czy gdzieś tu na wierzchu nie ma żadnego kolibra, którego, do którego muszę się dostać. I że one są wszystkie schowane. Co jak tutaj kliknę? Dobra, to się przesunie wtedy tu. A co jak klikniemy tutaj? Będzie tu cień. Dziewczynko, a jak klikniemy tu? Dobra, czyli musimy my iść tutaj, a dziewczynka wtedy sobie przejdzie. Kliknie tu. My już możemy tu odkliknąć. Czy jak my klikniemy tu, to... Tak. W ten sposób. A my teraz musimy... Nie, bo to ją zabije. Tylko jak zostawię go tu, to ja nie będę mogła wskoczyć do góry? To nie takie proste. Więc jedna opcja to zostawić... Jedyne co mogę zrobić, to zostawić tego... Tutaj. Tylko, że właśnie wtedy jakby... Nie za bardzo jest co zrobić dalej. Może inaczej, może... cofnijmy. No widzicie, tu się zaczyna wreszcie coś bardziej skomplikowanego. Ja myślę, że ja jestem bliżej rozwiązania niż myślę, ale... Dobra, może tak musimy to zrobić. To znaczy... W ten sposób, że... Teraz zostawimy tu. Ty wtedy pomagasz jej dojść tutaj, a ty idziesz tu. Ha! Widzicie? Właśnie pomyślałam. Ale koliber, na pewno gdzieś tu był koliber. Po prostu nie wierzę, że go tam nie było. I can do this on my own now. Yes, you can. I just need to bridge the gap. The gap between us and them. The gap between you and me. Tak, musimy się pozbyć jakiejś dziury. Tylko, że... Pytanie jak? Tracę głos masakrycznie. Aha! To się samo tu zrobiło, bo wcześniej, wiecie, nie było tak. A tam się światło wyłączyło. I teraz jest okej. Czy wystarczy, jak ja tego po tego kolibra po prostu tu pójdę z tym? A nie, nie, bo musi dziewczynka, dobra. Okej. Czyli my nie możemy zebrać tego kolibra. To warto wiedzieć. Chyba musimy zacząć od tego. Nie, to nic nie da. A, dobra, to jest na później. Dobra, ja wiem, co muszę zrobić. Musimy zrobić to tak. Wyjść. Musimy. Tylko to jest pytanie.
Aha, muszę tu chyba przeskoczyć po prostu, tak, dobra. Teraz wreszcie dziewczynka może iść tutaj. My teraz musimy wrócić. Dużo wracania po te martwe ciała. No ale no, na tym polega ta zagadka. Mhm, i teraz... Możemy... A, dobra, bo tu dziewczynkę nam... Musimy inaczej, ja muszę... Dziewczynka tam, a my tu. I teraz... teraz możesz... w ten sposób, czy mógłbyś... Bo my chcemy kolibra. Jak? Dobra. Teraz potrzebujemy stanąć tutaj. Teraz ty musisz zostać tu. Prawda? Pięknie. Wspaniale. Idealnie. Do you remember why you came here? You were lost. You were afraid. O, wyjście, wyjście. You can end this. Dobra, zobaczmy, co my tutaj jeszcze możemy. Wyjście, wyjście. Wszędzie tylko wyjście, a tego wyjścia tak naprawdę nie ma nigdzie. Trochę takie smutne. Nie będziesz sobą, tylko innymi? No dobra. To wygląda jak coś właśnie, co... Nie, 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 nie. Co się stanie, jak ja teraz... Gdzie ja spadnę? Tu ja spadnę. Czyli nie będę za bardzo w miejscu, w którym bym chciała być. Może... Tak. O! Aha, bo jak ja weszłam w ciało tego, to dziewczynka straciła ten cień. A co się stanie, jak ja teraz... Czy jak ten cień tu wygląda? On tak całkiem stąd znika, czy... Tak całkiem, kurczę. Czyli to muszę jakoś inaczej zrobić. Tylko nie mam pomysłu. Czy ja mogę... Czy ja mogę tą dźwignię uruchomić? Czemu mogę przesuwać? Chyba bez sensu. Mogę przesuwać skrzynki będąc w tej formie, ale już naciskać dźwigni nie mogę. To takie trochę bez sensu, jak na mój gust. No dobra. Przyznaję, że jest jedna rzecz, o której kompletnie nie pomyślałam. I dlatego to mi zajęło. O Jezu! Uwierzcie mi, że więcej czasu niż powinno. O Jezu. To jest naprawdę, to jest po prostu żadna inna zagadka w tej grze nie zajęła mi tyle czasu. A dlatego, że już naprawdę nie ma po prostu jak cokolwiek zrobić. Widzicie, chodzi o to, że wychodzimy z tego człowieczka w tą samą stronę, w którą do niego weszliśmy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, więc ja po prostu najpierw powinna była zrobić przekręcenie się tam, na tamtej rampie i teraz, dopiero jak
Wyjdę z niego. Tu. I właśnie w ten sposób byłam skierowana stopami w tę stronę i teraz będę mogła zasłonić to oko. Wiecie, jakby... Ach... W ogóle okropne. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze potrzebuję jakoś się dostać do tego kolibra, ale nie ten, jakby tędy? I teraz przesuwamy się w dziewczynkę. Znaczy, nie, chyba to nie jest w stanie się do kolibra, ale... Ale coś na pewno zrobiłam. A, dobra, dobra. Czy tu na przykład wystarczy? Nie. Można tak zrobić. Nie. Nie. Czekajcie, jeszcze raz. O, kręcę guziki! Nie, jeszcze raz. Teraz. Nie. Teraz. Dobra. Ach. Yes. Keep trying. Tak, ale tak mi się nie udało zebrać wszystkich, więc... Ale teraz już chyba wreszcie dotarłam tam, gdzie powinnam, bo teraz dziewczynka powinna spać tu! O, aż 8 mi brakuje. Światło nas goni. Światło nas dopadło. Ale możemy przejąć cieniem dziewczynkę. Czyli połączyliśmy się w całość wreszcie. Czy nasza osobowość w końcu jest jednym? W końcu pogodziliśmy się z naszą podwójną naturą. Staliśmy się jednym człowiekiem. Dużo na to wskazuje właśnie. Coś czuła. Nie dowiemy się wcale tak dużo więcej, jeśli chodzi o fabułę, że będziemy się wszystkiego domyślić sami. To jest trochę... Ach. No to się niestety bardzo często zdarza. Nadal stawiam na to, że ta dziewczynka miała jakieś psychologiczne problemy i ten głos, który słyszeliśmy w tle, no to był głos jakiegoś terapeuty, który próbował nas przeprowadzić przez to, jakby przez tą naszą chorobę i pomóc nam stać się jednym.
więc znaczy to mi się wydaje takie najbardziej oczywiste, może to jest jakieś inne wyjaśnienie, ale no dla mnie takie jest jakby takim najbardziej taki najlogiczniejszy chyba, że ja coś kompletnie źle zinterpretowałam, ale no aż mi się nie chce naprawdę wierzyć, że coś źle zinterpretowałam. Aż tak źle. Więc... więc myślę, że to jest takie, wiecie, no to wyjaśnienie jest całkiem takie logiczne. Nie wiem, może macie jakieś inne pomysły, może poczytam jeszcze o zakończeniu tej gry. Ogólnie, jeśli chodzi o samą grę, to bardzo mi się podobała, myślę, że to było widać. No naprawdę bardzo dobrze mi się w to grało. Jak na logiczną grę, to tylko ta ostatnia zagadka sprawiła mi tak wielki problem, ale to tylko wyłącznie ze względu właśnie na to, że jakby wpadłam na to, że można to tak zrobić. Ale to na ogół jest tak, że ja dlatego zagadek nie jestem w stanie rozwiązać, bo coś mi tam umyka jednego i wiecie, przez to się nie da rozwiązać całości. No ale... ale sama gra no naprawdę no super, no ja nie wiem kiedy ona minęła, no nagrywało mi się świetnie, grało mi się naprawdę fajnie, człowiek naprawdę mógł się czasem poczuć bardzo mądry, jak niektóre z tych zagadek rozwiązał. Wiecie, że wam też się podobało, starałam się tutaj w przypadku tej gry usuwać na przykład dużyzny i myślę, że to też dobrze wyszło, żeby, wiecie, jak myślałam nad zagadkami, to mi też dawało pewną taką swobodę tego, że ja się mogłam spokojnie się nad czymś zastanawiać i wiedziałam, że wtedy sobie wytnę te dłuższe fragmenty i pewnie tak się już będzie działo częściej w tych grach, chociaż ja już jestem nauczona nagrywać jednym ciągiem, więc często staram się nie mieć jakichś takich przestojów. No ale mam nadzieję, że gra wam się podobała, że dobrze wam się oglądało. Wybaczcie, że znowu jest nagrane szybciej niż się... Chociaż tym razem nagrywam, ostatni odcinek nagrywałam w momencie, w którym pierwszy jest już na kanale, więc pierwszy raz się tak zdarzyło. Wybaczcie, że nagrywam do przodu, ale jak już wielokrotnie powtarzałam, ja nagrywać niestety inaczej nie mam większych możliwości. Ale i tak cieszę się, że jakby kolejną grę udało nam się ukończyć. Mam nadzieję właśnie, że chociaż trochę wam się też podoba. I myślę, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie. I cześć! Do zobaczenia w jakiejś następnej serii. Mam nadzieję, że już wkrótce. Takie tylko słowo po zakończeniu. Jeśli chodzi o to sprawdziłam, że nie ma żadnego wpływu na fabułę zebranie 100% z tych puzzli. Jakby nie ma żadnego ani jakiegoś większego endingu, ani niczego. Więc nie widzę sensu wracać i szukać tych zaginionych kolibrów. Gdyby było tak właśnie, że to w jakiś sposób wpływa na fabułę, że możemy ją poznać trochę bardziej, no to może jeszcze tak, ale tak to wydaje mi się naprawdę bez sensu. To tylko chciałam tak dodać, jakby ktoś się zastanawiał.